Habemus papam. Mamy papieża, ale jakiego? Otwartego czy ultrakonserwatystę? Miłego czy sztywnego? I signori cardinali hanno eletto me. W Co z tą Polską o Józefie Ratzingerze, papieżu i zwykłym człowieku. Zaraz potem ktoś, kto uważa, że po śmierci papieża Polacy się ośmieszyli. Byłem zaszokowany i zasmucony tą histerią, która powstała po śmierci papieża. I jego oponenci. To Urban jest w tej chwili naszym obwoźnym sadomaso polskiej prasy. Niektórzy żyją z prostytucji, niektórzy żyją z handlu narkotykami. Pan Urban żyje z plucia. Czy pluć można na wszystko? Nie ma dla mnie tematów, które by były świętością, ponieważ ja w ogóle świętości nie uznaję. W Co z tą Polską o granicach wolności i dobrego smaku. Co z tą Polską? Witam Państwa dziś o nowym papieżu, o Benedykcie XVI, o tym, co ten nowy pontyfikat przyniesie Kościołowi, ale także o Józefie Ratzingerze, zwykłym prywatnym człowieku. To pierwsza część programu, a w drugiej jeszcze o tym, co się działo w Polsce po śmierci Jana Pawła II i o tym, jakie różne, powiedziałbym, najróżniejsze reakcje na to mogliśmy oglądać, usłyszeć i przeczytać. Zaczynamy od Józefa Ratzingera, człowieka zupełnie prywatnego, i witam panią Magdalenę Wolińską-Riedi. Nie, spokojnie, proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani, podejrzewam, jest jedyną Polką, której ślubu udzielał kardynał Ratzinger. Skąd ten pomysł? Słyszałam taką opinię, że podobno jestem jedyną. Nie wiem, nie pytałam o to kardynała. Pomysł wziął się od mojego męża, przyszłego męża w tamtym momencie. To jest Szwajcar? Szwajcar. Mój mąż jest tak, w Gwardii Szwajcarskiej, w Watykanie od 10 lat w tej chwili. I jak zastanawialiśmy się, kogo poprosić, żeby udzielił nam ślub... A przepraszam, tylko oglądamy zdjęcia właśnie z państwa ślubu. O Boże, faktycznie. Tak, to jest moment przywitania z kardynałem, z jego eminencją. Ja byłam tak pod wrażeniem mojego przyszłego małżonka, szczerze powiem, że... Już nie zauważyła pani kardynała. Tak, że dopiero po chwili zauważyłam, że kardynał czeka. Ale właśnie, bo ja przerwałem. Państwo się zastanawiali, kto i... Tak, kto i ponieważ było postanowione, że ślub odbędzie się w Watykanie, dlatego że był to neutralny grunt, ja Polka, mój mąż Szwajcar, poznaliśmy się w Watykanie, właśnie na placu Świętego Piotra, pomyśleliśmy, że w Watykanie. I mój mąż pewnego słonecznego dnia spotkał, podobno z tego, co mi opowiedział potem, spotkał kardynała Ratzingera na dziedzińcu wewnętrznym Watykanu i spytał, eminencjo, czy eminencja będzie w Rzymie 3 maja? I kardynał... Może tak, pewnie a, tak. Ale jak pani zareagowała na pomysł kardynał? No mamy paru arcybiskupów, a nawet kardynałów Polaków w Rzymie. No tak, tak, to była osobista kwestia. Myśmy bardzo chcieli, żeby Polak, nasz bardzo bliski przyjaciel, udzielił nam ślubu, ale on w tym momencie, dowiedzieliśmy się już właściwie po wydrukowaniu zaproszeń, także zmiana daty była niemożliwa. Okazało się, że będzie towarzyszył Ojcu Świętemu w pielgrzymce do Hiszpanii, która... zaczęła się 2 godziny przed naszym ślubem. To proszę jeszcze powiedzieć, boją się ludzie kardynała Ratzingera. Wielu się boi, mówią, że to pancer kardynał. Nie, nie, nie. Dla mnie absolutnie nie. Była pani dość blisko, widzieliśmy na tych zdjęciach. Uroczy, przemiły człowiek, bardzo serdeczny, bardzo czuły, ciepły niezwykle. Ja w momencie, kiedy mój mąż powiedział, że kardynał Ratzinger udzieli nam ślubu, byłam... No zaskoczona, że się zgodził, że znalazł chwilę czasu, bo wiemy, jak jest rozchwytywany. Ale ucieszyłam się bardzo, poczułam się bardzo zaszczycona. Ja nie wiem, czy państwo słyszeli dźwięk i ten fragment tych zdjęć, gdzie kardynał Ratzinger do państwa mówi, tak, romantycznie po niemiecku. Tak. Owszem. Co powiedział?
No mówił nam o naszej miłości, zwracał się jak do przyjaciół, jak do tej właśnie pary, którą w jakiś sposób sobie wybrał, żeby w tym momencie być tylko z nami i tylko dla nas. Ja tak to odczułam. Był uroczy. Był bardzo ciepły, bardzo bliski nam wtedy. My byliśmy przeszczęśliwi, że się pobieramy, że jesteśmy razem, no a ukoronowane to przez niego wydawało się snem. To ja teraz do pani wrócę, ale chciałem porozmawiać teraz z ojcem Maciejem Ziębą, który jest w Poznaniu. Połączmy się z Poznaniem. Czy ojciec Zięba, prowincjał, czyli szef, można powiedzieć, Dominikanów, mnie słyszy? Słyszę oczywiście. Ojcze Macieju, to już wiemy, że kardynał Ratzinger potrafi być bardzo miłym, serdecznym, ciepłym człowiekiem, ale nie wszyscy go tak postrzegają. I powiedzmy sobie szczerze, że wewnątrz Kościoła też nie wszyscy go tak postrzegają. Wielu uważa, że jest sztywny, kostyczny, nieustępliwy. To jaki jest? Bo ojciec zna kardynała. Przeżyją duże rozczarowanie. Przeżyją dosyć duże rozczarowanie. Albo miłe rozczarowanie, zależy od tego, jak są nastawieni. Bo rzeczywiście, no właśnie ta opowieść teraz o ślubie pokazuje, że mówi się, że nie ma doświadczenia duszpasterskiego. Jednak przez 5 lat był arcybiskupem Monachium i wcześniej jako teolog również właśnie wykazał duże zacięcie duszpasterskie. Ja korzystałem osobiście i też głosząc rekolekcje do młodych kapłanów, z jego rekolekcji do kapłanów, Słudzy Waszej Radości, bardzo piękne rekolekcje, więc to jest człowiek naprawdę ciepły, otwarty, który też ma duże talenty duszpasterskie i niesłychanie skromny. To też ujmuje. Teraz niedawno rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, współbraćmi, którzy zaprosili go w Rzymie, żeby ich odwiedził. Przyjechał samotnie, prowadząc starym Fiatem Pandą, bardzo takim właśnie leciwym, zużytym i właśnie bez cienia jakiejś pompy watykańskiej czy jakichś wielkich tam, że jest to wybitna osobowość, a jest to wybitna osobowość. Więc ta skromność też potrafi ująć. Dlatego myślę, że takie mówienie o sztywności, ja już nie mówię o tej pancerności, o czymś tam, to są po prostu raczej takie ploty medialne rozsiewane przez niechętnych mu ludzi. A to dajmy jak spokój. Do Polski przeżyjemy święto. To dajmy spokój na moment tej sztywności, powiedziałbym osobistej, ale kostyczność doktrynalna kardynała Ratzingera jest prawdą. No, nie przez przypadek chyba jedni nazywali go inkwizytorem, a niektórzy nazywali nawet Rottweilerem Pana Boga. No więc to oczywiście są brutalne, takie dosyć medialne skróty ludzi niechętnych. To jest zarazem subtelny, wybitny intelektualista. Jeszcze długo, zanim został kardynałem, ja jako młody człowiek czytałem jego książki różne i bardzo, myślę, na moją formację intelektualną wpłynął. To jest wybitny teolog, który ma właśnie tą taką różnicę, że jeżeli Jan Paweł II był profesjonalnym filozofem, to on jest teologiem. I stąd się dopełniali bardzo w swoim myśleniu, wrażliwości i w swoim dialogu, który był taki ważny dla Kościoła i bardzo owocny dla Kościoła. Rzeczywiście jego pozycja prefekta kongregacji doktryny wiary kazała widzieć, gdzie są zagrożenia dla rozpuszczenia, rozcieńczenia, zmniejszenia depozytu. I on miał być tym, który jakoś ostrzega, sygnalizuje niebezpieczeństwa i zagrożenia. To była jego posługa. I w takiej roli mówił do kardynałów w Kaplicy Sykstyńskiej na początku konklawy. A teraz, kiedy skończyło się konklawę, w tej samej kaplicy wygłosił zupełnie inne przemówienie, bo też ma nową rolę do spełnienia. Umacniania w wierze, prowadzenia, tworzenia przestrzeni nadziei. I te dwa przemówienia, oba były bardzo autentyczne, ale on też już widzi, że ma nowe posłanie, nową misję. A czy sugeruje ojciec, że papież Benedykt XVI będzie inny, znacząco inny niż kardynał Ratzinger, bo wystąpienie sprzed konklawy i wystąpienie czy homilia po konklawę są zupełnie jakby teksty innych ludzi. To Duch Święty czy polityka? Nie, Duch Święty właśnie, bo po prostu za każdym razem Ratzinger stara się pełnić najlepiej jak może swoją posługę. Zaproszono go jako wtedy dziekana kolegium, prefekta kongregacji i wygłosił, co widzi dla przyszłego papieża, jakie widzi zagrożenia, jakie są problemy, tego typu przemówienie, spełniąc w pełni swoją posługę. Żadną miarą jakieś programowe dla przyszłego papieża, to absurdalne jakie tego typu jakieś podejrzenia czy posądzenia. Właśnie spełnił swoją rolę. A ojciec powierzono mu ten... Ojciec powiedział, że jak... Powierzono mu to nowe oficjum i w tym momencie zmienił optykę, jest nowa odpowiedzialność, nowe wyzwanie. Ojciec powiedział, że jak nowy papież przyjedzie do Polski, to będzie święto. Będzie święto... Ale chyba jak każdy papież by przyjechał, to byłoby święto, czy nie? Może. Oczywiście no, tak naprawdę pierwszym papieżem, którym przyjeżdżał, był Jan Paweł II, ale to będzie takie święto bardzo ciepłe. Ciepłe właśnie. Myślę, że dla kardynała Ratzingera odkrywanie tej pobożności polskiej, którą oczywiście zna i Polskę ceni,
I dla nas, że ktoś tak bliski Janowi Pawłowi i właśnie tak ujmujący w swoim sposobie bycia, w swojej skromności, to będzie bardzo święto, może nawet choćby coś radosnego i coś bardzo intymnego, coś ciepłego. A ojciec, i myślę, że to bardzo ma szansę na polsko-niemieckie relacje też rzutować. Myślę, że to jest też taki wątek trochę uboczny, ale nie mniej ważny dla nas wszystkich, którzy żyjemy na polskiej ziemi. Ojciec oczekuje, że człowiek, papież, który uważa, że reewangelizacja w jakimś sensie Europy jest jednym z jego głównych celów, że to będzie naturalne, że pierwszym miejscem, które odwiedzi właśnie w Europie, będzie Polska? No, myślę, że to by raczej chodziło o wielki gest uznania dla Kościoła, który wydał Jana Pawła, i właśnie uznanie, jak bardzo chce się wpisać w ten pontyfikat kardynał Ratzinger Benedykt XVI. Ale wpisać to nie znaczy imitować, przedłużać, tylko bardzo twórczo kontynuować. Czy papież Benedykt XVI, papież Ratzinger, to oznacza szybka albo nawet błyskawiczna beatyfikacja Jana Pawła II? Ja myślę, że on ma bliskie doświadczenie świętości Jana Pawła, a myślę też, że niesłychanie, o czym mówił w tej homilii niedawno, no poruszył go ten pogrzeb, któremu przewodniczył. I ta spontaniczność młodzieży włoskiej, nie tylko włoskiej, właśnie, która przez aklamację sugerowała, że tu chodzi o szybki proces, więc no wszystko na to wskazuje. Bardzo ojcu dziękuję, ojciec Maciej Zięba, prosto z Poznania. Dziękuję bardzo i jeszcze raz pani Magdalena Wolińska-Riedi. Mówiła mi pani przed wejściem do studia, że pani mąż Szwajcar, z Gwardii Szwajcarskiej, to widzieliśmy na zdjęciach, spotkał już papieża Ratzingera wczoraj? Tak, wczoraj. Pierwszy raz, pod wielkim wrażeniem. A właściwie dokładnie chyba papież spotkał męża, tak? Tak, mój mąż po prostu pełni służbę obok apartamentu, w tej chwili już papieskiego, czyli obok tej komnaty, w której mieszkał wcześniej jeszcze jako kardynał podczas konklawy w domu Świętej Marty. I spytał i powiedział, o, to właśnie ten, któremu ślub udzielałem. I potem spytał, co u nas, co u mnie, gdzie jestem. Powiedział mój mąż, że w Polsce. Myśmy się często widywali, nie w domu. W domu był u nas tak naprawdę tylko raz na kolacji wraz ze swoim sekretarzem, co było dla nas no, wielką radością i wielkim zaszczytem. A był w domu, tak? Był. I to są sprzeczne wersje. Ciastka lubi czy naleśniki? No u mnie jadł pieczeń z ziemniakami szwajcarskimi i nie narzekał, nie. Słodyczy nie było, tylko były owoce. Czyli Polakom będzie przy nowym... Je niewiele, ale różne rzeczy próbował i bardzo mu smakowało i przy wspaniałej rozmowie i przy naprawdę rodzinnej atmosferze. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Dziękuję. No ja rozumiem, że Polacy, Szwajcarzy swoją drogę, ale Polacy będą mieli teraz, brzydko mówiąc, dobre wejście w Watykanie, więc na pewno pani nie będzie narzekała. Dziękuję. Pięknie. To była pierwsza część programu, a teraz pierwsza część taka miła, słodka, ciepła, a teraz druga, pewnie mniej słodka. Pan Jerzy Urban, pan Krzysztof Teodor Teplic, Maciej Rybiński z Rzeczpospolitej, Szymon Hołownia z Nowego Tygodnika Ozon. Ja przyznaję, że kiedy pojawiła się informacja o tym, że zaprosiłem do programu pana Jerzego Urbana, to od razu pojawiły się głosy Urbana, z jakiej racji to jest niedobre. Ja przyznam szczerze, że zaprosiłem z ciekawości, bo tekst, który pan napisał, jednak był dość intrygujący i zastanawiałem się, czy czytając to, co według pana zdarzyło się w Polsce w ostatnim czasie, czy żyliśmy w tym samym kraju. Atak triumfującego katolicyzmu, ludzie nasiąkający fanatycznymi emocjami. Serio pan to pisał? Oczywiście tak było i tak jest. Dokonuje się poza tym jakieś mącenie ludziom w głowach, ponieważ od jakichś 3 tygodni społeczność polska musi odnosić wrażenie, że centrum świata i wszystkiego, co się w nim dzieje, jest Watykan, a to jest po prostu nieprawda. Poza tym, jak już mówimy o tym, że pan się wahał, czy mnie zaprosić, to ja ze zdumieniem dzisiaj dostałem wydrukowany kawałek portalu, Co z tą Polską, że pyta się ludzi, czy obrażając papieża Jerzy Urban nadużywa wolności słowa.
No i oczywiście większość odpowiada, że tak. A to ja mogę od razu powiedzieć, przepraszam, bo tu wyjdę. Ale pytanie, wyniki mogę? Wyniki, bo ciekawe od razu może. Czy obrażając papieża Jerzy Urban nadużywa wolności słowa? Tak 77%, nie 18%, trudno powiedzieć 5%, ponad 31 tysięcy. Nie obrażał pan nigdy papieża? No dobrze, może ja obrażałem, tylko że oczywiście, że nie obrażałem, ale jak ja bym zapytał, no ja nie obrażałem. Sąd uznał, że obraziłem głowę państwa watykańskiego, spieramy się o to, ale to nie dotyczy tego tekstu, o który pan pyta. No jak się ludzi pyta, czy to dobrze, że redaktor Lis wybił matce zęby, no to oczywiście wszyscy powiedzą, że niedobrze. Obrażanie jest przestępstwem, kogokolwiek obrażanie. To ja tylko zapytam, ja chciałem pytać. Mówić o tym ostatnim tekście, a nie o poprzednim, ale może panowie, jak Jerzy Urban pisał o papieżu Breżniew w Watykanu, sędziwy Bożek, i to są najdelikatniejsze z określeń, a ja innych nie przytoczę, bo mi przez usta nie przejdą, to jest obrażanie czy nie jest? To jest obrażanie, tylko że ja tutaj muszę od razu, pewnie pan się zdziwi, panie stanąć redaktorze. Po stronie. Nie, nie stanąć po stronie, tylko stanąć po stronie jakiegoś zdrowego rozsądku. Znaczy, pan redaktor Urban wyrażał opinię wówczas taką, którą wyrażało bardzo wielu ludzi, także z duchowieństwa, że papież ze względu na wiek, stan zdrowia powinien może się wycofać i tak dalej, i tak dalej. Chodziło o formę. W jakiej to zostało powiedziane. Tylko zrobiono z tego powodu panu Urbanowi proces. Ja nie uważam, żeby prawo karne było od tego, żeby wychowywać redaktora Urbana, którego mama widocznie nie wychowała, żeby go uczyć kinderstuby, żeby sądy się zajmowały sposobem wysławiania się, czyimkolwiek zresztą, dlatego sam proces uważam za absurdalny dosyć. Ja akurat rzeczywiście chciałem się odnieść głównie i chciałem, żebyśmy porozmawiali o tym ostatnim pana tekście, gdzie słów, które sąd mógłby uznać za podchodzące pod paragrafy, brzydko mówiąc, pewnie nie było, ale gdzie, no, jeszcze raz zacytuję, atak triumfującego katolicyzmu, ludzie nasiąkający fanatycznymi emocjami. Ja, prawdę mówiąc, Ani nie widziałem fanatyzmu, ani nie widziałem rozgorączkowanych tłumów, ani triumfującego katolicyzmu. To dotyczy w tej sytuacji nie tylko obywateli Polski, znaczy społeczeństwa polskiego, ale społeczeństwa bardzo wielu krajów na świecie, bo w końcu to było zjawisko globalne. Żałoba po papieżu, czy przejęcie się chorobą papieża. I o tym globalnym, przepraszam panie redaktorze, ale przede wszystkim o tym polskim przeżywaniu tego, co się stało. Już za chwilę, co z tą Polską, wracamy. Co z tą Polską wracamy? Szymon Hołownia. Fanatyzm, histeria. Widział pan coś takiego w Polsce? I to jakieś brednie są oczywiście. Jeśli mówiliśmy o tym pierwszym tekście pana redaktora Urbana... Pierwszy, pomówmy o tym ostatnim. O tym ostatnim. No, ja myślę, że przy pierwszym miałem to uczucie, że ubikacja jest potrzebna w każdym domu. Jakby w związku z powyższym nie można pana Urbana ani winić, ani karać, bo jest miejsce, gdzie pewne potrzeby i emocje powinno się realizować. Natomiast przy tym drugim muszę powiedzieć, że nie zgadzam się oczywiście ani z jednym zdaniem w tym tekście, bo bardzo precyzyjnie go przeczytałem pod tym kątem. Nawet z poszczególnymi słowami, chyba tylko spójniki bym tutaj zostawił, bo ja tam żadnego fanatyzmu nie widziałem. Jeżeli pan mówi o fanatyzmie religijnym, o triumfalnym ataku katolicyzmu, to ja myślę o tym, że jest jakaś instytucja, która przez swoich ludzi nagle zaczyna atakować. A tutaj nie instytucja atakowała, tylko ludzie wzięli się coś i gdzieś poszli, coś ze sobą zrobili. Atak mediów na świadomość społeczną. Przecież to był wielka ofensywa klerykalizmu, kleru żywego. Panie redaktorze. Proszę pana, jeśli Państwowa Agencja Prasowa zawiadamia o cudzie,
jeśli telewizja państwowa... To jej obowiązkiem jest zawiadomić. Telewizja państwowa mówi, że Duch Święty przewraca karty księgi. To jest to, co... Jeśli cały dzień od rana do wieczora jest jeden papież, drugi papież, modły, księża, to przecież jest wielką ofensywą i tworzeniem pewnej psychozy społecznej. Panie redaktorze, no w czasach, kiedy pan był szefem telewizji, pewnie o tym Duchu Świętym byśmy nie usłyszeli. Natomiast... Nie, no, proszę pana, w czasach, kiedy ja byłem szefem telewizji, to nie było takich zdarzeń, bo za czasów śmierci Stalina ja nie byłem szefem telewizji, bo byłem jeszcze za młody. Czy jest pan aby na pewno przekonany, że porównanie jest na miejscu? Jest na miejscu nie to co do osób, bo ja nie porównuję zbrodniarza z zachowawczym przywódcą, który ma pewne winy moim zdaniem, ale nie jakichś czynów zbrodniczych, tylko nie dających złe skutki polityki rozrodczej w trzecim świecie. Ale nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że przecież u Licha skala, ja pamiętam ten moment, że skala tego, co się działo... Płakał pan, panie Jerzy? Nie, ale zacięłem się, jak dowiedziałem przy goleniu. Kiedy dowiedziałem się o śmierci Stalina, ale porównanie jest również z innego punktu widzenia osób nietrafne. Że tamten był zbrodniarz, ten nie był zbrodniarz, ale tamten rzeczywiście decydował o losach świata, a żaden z papieży od już setek lat takiej mocy nie ma. Ale to akurat historia, przepraszam bardzo. Skala żałoby, historia skala chyba, nakręcania historia nastroju jest dokładnie taka sama. Historia fantastycznie, historia ostatnich 20 lat, myślę, fantastycznie pokazuje, jak bardzo pan nie ma racji. Ja myślę, że media nie nakręcały nastrój. Myślę, że było dokładnie odwrotnie. Media z trudnością nadążały nad relacjonowaniem tego, co się absolutnie spontanicznie działo. Pan Krzysztof Teodor Teplic, pan napisał: egzaltacja połączona z bigoterią, szaleństwo, histeria. No serio pan to wszystko mówił? Tak. Serio napisałem, dlatego że mnie, wie pan, mniej tutaj emocjonowały, czy też zastanawiały reakcje tak zwanych prostych ludzi. Natomiast czytając teksty drukowane w prasie, byłem zdumiony. Filozof Leszek Kołakowski mówi, że fakt śmierci papieża, mędrzec przecież, odmienił go i uczynił go lepszym. A nie widzi pan w tym czegoś Szkoda, znaczącego? Że tak późno go uczynił lepszym. Nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. Ale lepiej późno niż wcale. Teraz czytam tekst Adama Michnika, który mówi, że właściwie to odszedł król polski, o którym ten kraj dawno marzył, żeby to był cytat z Miłosza, takiego króla. No dobrze, ja jednak miałem wrażenie, że żyję w państwie, które jest republiką i w państwie świeckim. No i Kołakowski z Michnikiem są narzędziami uczynienia z Polski państwa katolickiego, kościelnego? Są jak gdyby przykładami tej egzaltacji i pewnej nieszczerości. W moim przekonaniu to były działania z ich strony nieszczere. Ja wierzę, że mogli uniesieniom jakimś ulec ludzie, którzy identyfikowali jak gdyby Jana Pawła z postacią ojca, z czymś takim. Rozumiem, że tu mogło nastąpić takie wzruszenie. Natomiast nie bardzo wierzę w szczerość tego typu deklaracji, no, w ustach czy pod piórem ludzi, którzy no, dawno mieli czas te sprawy przemyśleć. I powinni jednak zachowywać się w sposób no, bardziej oględny. A tu pan mówi jednak, pan mówi... Nie, nie, to jest po prostu, ja bardzo dobrze pana rozumiem, bo ja się panu nie dziwię, że pan nie wierzy w szczerość, bo panu pewnie by było trudno uwierzyć w czyjąkolwiek szczerość. Dlaczego? No bo sądząc po tym, co pan mówi, to po prostu uważa pan, że wszyscy gramy jakieś w życiu, kierujemy się interesami, gramy, odgrywamy sobie jakieś role i że po prostu
prostu panowie, akurat Michnik z Kołakowskim, wymyślili sobie, że w ich interesie, czy jest dobrze teraz udawać żałobę po papieżu. Coś akurat sądzę, że się pan myli. Wszyscy spikerzy i lektorzy i prezenterzy wszystkich telewizji mają twarze w ciężkiej żałobie. To ja mogę panu powiedzieć dlaczego. Mogę panu powiedzieć dlaczego. Wie pan dlaczego? Bo widocznie tak nakazano tak zachowywać się na wizji wobec tych zdarzeń. Ale pan ulega przyzwyczajeniom. Mogę swoim zawodowym przyzwyczajeniom. Mogę. Jest pana, zapewniam pana, że nie było biura politycznego, które kazało dokładnie albo prawie dokładnie wszystkim w ten sposób. Nie, nie ma biura. Dziś jest pewien wyścig. Otóż nie nastąpił żaden wyścig. Panowie, pan wspomniał, mówił pan o tak zwanych prostych ludziach. Ja szczerze mówiąc, po raz pierwszy miałem absolutną pewność. Ja nie widziałem prostych ludzi i nieprostych ludzi. Powiem szczerze, nawet panom jakoś tam współczuję. Panom obu. Dlaczego? No właśnie. Dlaczego? Bo uważam... Znaczy dla mnie to były jedne z najwspanialszych dni w życiu. Z całą pewnością. I miałem fantastyczną radość. Podejrzewam. Podejrzewam. Tak jak miliony, miliony Polaków, nawet niech będzie zatracenia się we współodczuwaniu. No dobrze, a czy pana nie zastanowiło, że na przykład... No, to taki przykład cytowany wielokrotnie, że ci szalikowcy, kibice piłkarscy postanowili się pojednać i dwa dni później się potłukli z powrotem. To znaczy, coś pan, tutaj jest... Generalnie to się natłuką na wszystkich stadionach, no dobrze, a to dobrze. Się potłukli... No dobrze, ale, dobrze, ale jeżeli następuje taka wielka odnowa moralna... To oczekuje pan, że będzie raj za trzy dni? Nie, ale oczekuje, no, że to potrwa przynajmniej dwa tygodnie. To jest... Proszę pana, to jest to, na co czekałem. Ale niech pan popatrzy, jak my rozmawiamy ze sobą spokojnie i kulturalnie. Nikt nie odmawia nikomu prawa do wzruszenia. Ja odróżniam ludzkie wzruszenie od pewnej nakręcanej atmosfery do nie do wytrzymania. Ja też przecież nie w tym rzecz, że ktoś jest głęboko religijny, głęboko przejęty postacią papieża i wzruszony. Chodzi o to, że nie toleruje się postawy innej, że ktoś jest niewierzący. I ta postać papieża byłego nie sprawia na nim oszałamiającego wrażenia. Ja toleruję, ja nawet toleruję to, co pan napisał. Chwilą pański młodszy. Zaraz, pretensje, mówił, jakie można do pana mieć. Klozet z tego powodu. Pretensje, jakie można do pana mieć o to, co pan napisał, to nie jest o to, że pan ma takie zdanie. Tylko rzecz jest w formie. W tygodniku Le Canard Enchain, który jest, no nie, nie jest odpowiednikiem, bo jest, to jest jeszcze tak. Tak, jest takim, powiedzmy jeszcze w stylu epatowania burżujów. Tu nie ma w Polsce burżujów, pan nie ma kogo epatować. Więc ukazał się wywiad z panem Bogiem z okazji śmierci papieża, gdzie pan Bóg powiedział, że przypomina katolikom, że to ja jestem superstar, a nie Jan Paweł II superstar. I jeżeli się nie opamiętają, to ja przejdę na islam. I to było dość ładne zakpienie sobie, być może z tego, co się panu nie podoba, ale eleganckie. No ja nie wiem, czy to nie byłoby oskarżone też w sądzie u nas. No nie, ale Bóg przechodzi na islam. Boję się, że mogłyby być. Ja bym jeszcze... Bo przecież każdy może zgłosić oskarżenie, takie donieść o przestępstwie. U nas by się znaleźli pewnie amatorzy. Ja bym jeszcze chciał tylko zwrócić... W grzecznej, eleganckiej formie pisałem i nie udawajmy, że nie ma presji prokatolickiej, proklerykalnej w Polsce, że ona w ostatnich dniach jest kolosalna. No to ja nie chciałem, ale nie chciałem być specjalnym. Gdzie w tym czasie, znaczy to mnie fascynuje. Ja mówię o presji na mózg, ja nie na presji tylko na ulicach. Gdzie, jeżeli pan mówi, że pana nie obruszają uczucia, tylko pana obraża to, kiedy to się zamienia w sterowaną maszynę i presja. Ja się tylko zaczynam zastanawiać, gdzie jest ta granica, gdzie jest ta granica, jaką pan rozpoznaje. A druga kwestia jeszcze,
jeszcze jest taka, że ja się zaczynam zastanawiać po tym, co obaj panowie powiedzieli. Czy to nie jest tak, że gdyby w tym czasie, który miał miejsce w telewizji, poprezentowano by wyłącznie takie poglądy, jak te, które pan wyraził w tym tekście, to czy nie byłoby tak, że żeby zachować tę inność, grałby pan w katolicką nutę i dzwonił w dzwon? Ale co pan mi opowiada za historię, no nie, ale jeżeli jak pan ja mówi, człowiek ateista, bezbożnik, mam grać w katolicką nutę? No ale jeśli nutę. Przed chwilą pan powiedział... Jak rozumiem, Szymon Hołownia tylko sugeruje, że ja... jest pan prowokatorem za wszelką cenę. Ale przecież ja krytykowałem to, co się w mediach działo i nic innego. Nie tylko. No, drogi panie redaktorze, stwierdzenie Jan Paweł II nie należał do elity mądrych rodaków, do czego ma pan święte prawo, żeby tak uważać. Tak. Tylko problem polega na tym, że najwięksi przywódcy tego świata i najwybitniejsi intelektualiści tego świata uważają, że był wielkim umysłem, a my uważamy, że był wielkim Polakiem. Czy naprawdę wszyscy się mylą oprócz pana? Nie, no nie, wie pan, ale to nie. Przecież nie po prostu jest to zwykła różnica zdań. Na pewno ja tutaj w Polsce reprezentuję pogląd mniejszościowy, co nie znaczy, że w świecie wszyscy uważają Jana Pawła II za mędrca, ponieważ nie ma na to dokumentów pisanych ani mówionych, żeby tak sądzić, gdy się wyłączy pewne emocje. A jak pan zobaczył tych prezydentów, narodowe. Jak pan zobaczył prezydentów, premierów, to także prezydentów z krajów, którzy ich poprzednicy nigdy na pogrzeby papieży nie przyjeżdżali. Nic to panu nie powiedziało? Dlaczego tu nagle? No, no nie, ale proszę pana, nie można mylić gestów dyplomatycznych, które tutaj były na miejscu, umiera głowa państwa i na pogrzeb państwa. Jana 23 Pawła VI amerykański prezydent nie przyjeżdżał. No, wtedy jeszcze nie było Jana takich Pawła zwyczajów, że to była postać medialna. Ja myślę, że czytałem sporo rozmaitych opinii na temat pontyfikatu Jana Pawła II. Będzie się o tym jeszcze dyskutować wiele. Opinie z kół również katolickich są takie, że ten papież był w gruncie rzeczy referentem jak gdyby myśli, które wcześniej już były opracowane na tym Soborze Watykańskim II. Że w gruncie rzeczy on... I to oni jako, tak piszą, że referentem tego słowa no, użyli. Jako, no nie referentem, tylko kontynuatorem. Propagatorem. Dlatego, że i tutaj jego pozycja jako wybitnego teologa jest wątpliwa. Ale nigdy nie był teologiem, ale był filozofem raczej niż teologiem. Był człowiekiem, który nie było to, co przekazywał te myśli. Na Boga. Urban napisał, że nie wniósł oryginalnych myśli, bo nie wniósł. I tak twierdzi również Kościół, że on nie wniósł oryginalnych myśli. Szymon Hołownia napisał... Tylko on je upowszechniał. Czy Kościół twierdzi, że papież nie wniósł nic oryginalnego, nie, tylko upowszechnia? Bo oczywiście, że tak nie twierdzi. To jest pierwsza rzecz. Oryginalne myśli w stosunku do tego, co na przykład no nie, Paweł ale to tak, wymyślił. To tak jakby twierdzić, że ksiądz Florian Jan Lempa, który zeznawał na procesie pana redaktora Urbana, reprezentuje stanowisko Kościoła. No być może byli w Kościele rzeczywiście ludzie, którzy twierdzili tak, a nie inaczej, tak. Janie Pawle II, ale panowie, my nie o tym rozmawiamy. To a nie jest tak. Nie rozmawiamy o tym, czy tych ludzi, co oglądaliśmy tutaj, wywołał tak. Stosunek do teologii Jana Pawła II, albo do encyklik, bo wiemy, jaka jest recepcja, tylko to, co się w nich stało ludzko, co ten człowiek zrobił tym ludziom, a nie ten teolog tym adeptom teologii. No więc ja napisałem taki tekst, nie ten, który pan będzie cytował, ten wywiad, tylko napisałem taki tekst w Przeglądzie, w którym starałem się zrozumieć nastroje polskiego społeczeństwa w ten sposób. To społeczeństwo jest straszliwie w tej chwili skołatane, jest pozbawione autorytetów i jest przestraszone. Przestraszone o swoją sytuację, o tym, co się dzieje w Polsce, tą zajadłością, wściekłością, konfliktowością. I być może te lęki, jak gdyby umieściło swoje lęki w osobie Jana Pawła II. I tym tłumaczę i w ten sposób rozumiem taki nastrój podniosłości, bo to było szukanie jakiejś... jakiejś opieki. Ale czy panowie czy nie mają jakiegoś kompleksu pod tytułem wezmą nas znowu za ścianek? Pan napisał coś takiego w swoim tekście,
Polskę pokazują jako kraj egzotyczny, dziw natury. No, oglądałem te zagraniczne telewizje, czytałem zagraniczne gazety, byłem we Włoszech, rozmawiałem z zagranicznymi. Nie, oni zazdrościli nam, że coś takiego fantastycznego się tu stało. Nie, było zupełnie inaczej. Telewizja francuska na przykład nie to oglądałem. Zaczęła masowo właśnie pokazywać te materiały jak u nas i widzowie francuscy powiedzieli, że za dużo. Znaczy wszyscy razem powiedzieli? No, w każdym razie były takie głosy, nawet u nas cytowane w Tok FM i potępiane. Oczywiście, że ci Francuzi bezbożni mają już dosyć opowiadania ciągle o Janie Pawle i o Watykanie i tak dalej. Ale reakcje innych krajów były inne niż w Polsce. No ale jasne, mówi pan o najbardziej laickim, no, albo jednym z najbardziej laickich krajów w Europie. Przecież trochę to, słucham, redaktorze, to jest Urbanie. Taka polska dyskusja. Ja napisałem, że moim zdaniem ciekawe, oryginalne myśli wyrażają niektórzy publicyści, naukowcy. Niektórzy z tych, niektórych z tych wymienionych bardzo są nieszczęśliwi, że pan ich wymienił. No to nie szkodzi. To bardzo mi przyjemnie, że komplementy są dla nich dolegliwe. A pan rzeczywiście napisał, dobrze, że pan wspomniał, przepraszam, bo pan napisał, zaraz, nie należał do elity mądrych rodaków. Ja się pytam, czy są granice prowokacji? No przecież każdy, no to, kto ma 5 kresek, mówi, że należy. Redaktor Urban tak sądzi. Opinia, którą może nawet w skromny sposób uzasadniałem, ponieważ uważam, że jest bardzo niemądrą doktryna, która namawia do rozrodczości kraje afrykańskie i te kraje azjatyckie, dla których ograniczenie liczby ludności jest jedyną szansą na jakikolwiek postęp. Ale czy pan nie sądzi, że tego, nie jest zadaniem żadnego kultu religijnego nakazywanie używania prezerwatyw na litość boską. Który, no, tego nie? Się domagają, kult religijny, oczekiwali tego. No, pan, ja wiem, że się domagają, że za chwilę eutanazja była w kościołach przeprowadzana. To kościół nie jest tym miejscem, w którym to się powinno robić. Należy propagować prezerwatywy. W kościołach należy propagować dzisiaj. Ale ja nie jestem reformatorem kościoła. To jest kolejny interesujący panie, przecież pan chce reformować kościół. Nie. Wojtyła był teologiem dobrym czy złym, ja go porównywałem z pewnymi ludźmi, którzy wnoszą nowe myśli. Mówiłem, że jest to przywódca, który... A pan czytał encykliki papieskie? No, bardziej niż przeciętny katolik, bo ja przynajmniej czytałem fragmenty. Ale to jest właśnie zaskakujące, że po tej lekturze refleksja eklezjologiczna pana Urbana się koncentruje na prezerwatywach. Na którą w szczególności pan zwrócił uwagę? Nie słyszałem, co pan zechciał powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że to zaskakujące, że po lekturze tylu encyklik, która wierzę, że miała miejsce, pana refleksja eklezjologiczna kończy się na używaniu prezerwatyw. Ja nawet tego słowa nie potrafię powtórzyć, co pan teraz powiedział. Nie tak, słowa to prezerwatywa. Kościelnologiczna, przetłumaczę uprzejmie. Przecież ja mówię o tym, że Kościół katolicki wywiera nacisk na organizacje międzynarodowe, żeby nie propagować środków antykoncepcyjnych. A czy widzi pan jeszcze jakieś inne rzeczy, które Kościół robi? Niech pan mi da mówić do licha. Jak pan tak chce szacunku dla pańskiego Ojca Świętego, to niech pan ma trochę szacunku dla człowieka, który może być pańskim dziadkiem. Z racji wieku niech pan mi da tylko kończyć zdanie. Dobrze, dobrze, już. A potem ja mogę być dla pana klozetem. Więc otóż przecież nie jest to mój oryginalny pomysł, tylko prawie cały zachodni świat krytykuje Kościół katolicki za tą postawę, która ma określone skutki, że jakieś miliony lub setki tysięcy ludzi umierają z tego powodu od AIDS, z głodu i cierpią niedostatek, że Kościół katolicki, który tam nie ma tych wpływów, żeby to czynić, hamuje dopływ środków na te cele tam, gdzie to jest konieczne. Ale no nie ma pan wrażenia, że... A czy pan się orientuje, gdyby na antykoncepcję przekazywano międzynarodowe fundusze. Ile z tych funduszy dotarłoby rzeczywiście do ludzi i zostało zużyte na antykoncepcję? A ile ukradliby rozmaici kacykowie? Dużo by ukradli. No więc dużo wie pan, to jest po prostu powodem głodu, chorób i tak dalej. Nie jest Kościół katolicki, tylko są stosunki polityczne w tym kraju. Ja nie mam... Ja mówię o czym innym, redaktorze. Pan mówi, że ukradną, ale ja mówię o tym, że...
też Kościół z przyczyn czysto doktrynalnych, dla zasady, której w żadnej Ewangelii nie ma, naciska na ONZ, na Bank Światowy, na wszystkie fundusze w kierunku przeciwdziałania dopłacaniu do tych celów. Dokładnie, no, to, ONZ-u nie ma dokładnie to samo robi niekatolicka administracja amerykańska. Szymon Hołownia, proszę. Znaczy, ale ja, bardzo pokrewna ideowo. Pan redaktor Urban wyłożył tutaj to, co myśli o Kościele i z czym Kościół mu się kojarzy i co on o Kościele myśli. Ja jestem zdania, że powinno się pozwolić. Absolutnie nie ma żadnych powodów, żeby zakazywać, może tak powiem, panu Urbanowi wygłaszania tych konstrukcji i tych sądów. Dlatego, że jeżeli on je wygłosi, to każdy rozsądny człowiek będzie mógł je ocenić i to, jak są spójne i to, jak się mają do prawdy. Bo no, jeżeli my tu rozmawiamy o Kościele, a dyskusja jest o tym, czy są prezerwatywy dozwolone i w którym miejscu i kto by ile ukradł, to ja nie wiem, czy ja w tym Kościele żyję, co pan nie, o nim mówi. To jest przecież ważne. Teraz to jest bo, ważniejsze przy zmianie, czego, przy zmianie na no, ważniejsze jest od pańskich odczuć i od psychospolskich. I prezerwatywy od są ważniejsze. Ale no ważniejsze, bo tam duże ilości ludzi od niestosowania tego przyrządziku umierają na AIDS lub rozmnażają się w sposób, który jest jedną z przyczyn głodu. Wie pan, to ja rozumiem to zastrzeżenie. A czysty dogmatyzm katolicki... Ja rozumiem to zastrzeżenie i to, że pan się może z nim nie zgadzać. Natomiast mi nie pasuje jedna rzecz. To znaczy, że jest tu u pana humanitaryzm, pochalenie się z troską nad problemem tych właśnie nie mogących używać prezerwatyw ludzi w Afryce, a z drugiej strony nie ma zupełnie empatii, jeśli chodzi o ludzi, którzy przeżywali, powiedzmy sobie, jakieś wzniosłe rzeczy w ciągu ostatnich kilku lat. To pan się myli. Ja szanuję uczucia ludzi, którzy je przeżywali. Natomiast ja wiem, że uczucia ludzkie są także przez telewizję na przykład podniecane. Że uczucia ludzkie, na przykład ludzie płaczą z powodu seriali telewizyjnych, ludzie śmieją się z powodu komedii lub innych występów komicznych w telewizji. Jeśli ludzie są poddawani wielogodzinnej, codziennie pewnej presji, że oto dzieją się rzeczy dla świata najważniejsze, że to wymaga najwyższego... Nikt tak, panie redaktorze, nie mówił. Nikt pan nie mówił. Nikt tak nie mówił. Pan doskonale wie. No nie. Ale nie działo się nic innego w ogóle. Nic innego. Że tak powiem, szczerze? Szczerze. Ja uważam, że nic innego się nie działo. Ale zapytajmy państwa. Czuł się pan pod gigantyczną, ogromną presją mediów przez te dni? Na pewno nie można mówić tutaj o presji mediów. Ja potrzebowałem przede wszystkim takiego wyciszenia. I jeżeli tutaj pan Urban czy pan Teodor Teplic miał problem, że nic nie leciało innego, to nie wiem, to pan mógł sobie wziąć, nie wiem, jakąś kasetę, nie wiem, pan ma pewnie... Pan właśnie tak, robiłem, dobrze, ale to pana sprawa, bo to jest jednostkowa sprawa. Myślę, oglądał że większość pan Polaków... To świetnie, bo, to świetnie, bo mówili wyłącznie o papieżu, nie, przez przypadek. Ale mówię, ważne jest to, że dla mnie, młodego człowieka, jak po prostu chciałem sprawdzić, co leci w telewizji i na każdym kanale oddawano należytą cześć Janowi Pawłowi II, to dla mnie było to po prostu rewelacyjne, bo spojrzałem, że czy to są stacje publiczne, czy to są właśnie telewizje prywatne, czy to są rozgłośnie publiczne, czy rozgłośnie prywatne, to wszyscy razem pogrążają się w tym wielkim smutku i to nas łączy, więc dla mnie to było coś wspaniałego. Jeszcze zapytajmy panią, była pani pod presją? Nie, absolutnie. Mnie się to bardzo podobało. Przecież nikt tym ludziom nie kazał wychodzić na ulicę. Oni spokojnie mogli albo zostać w domu, oglądać telewizję, albo wyjść i nikt ich nie zrobił do wychodzenia. A to bardzo słuszny argument, bardzo czysto techniczny wydaje mi się, bo ja miałem wrażenie, że jak że w Polsce... Można było nie oglądać, tak? Że jak ludzie setkami tysięcy, a pewnie milionami uczestniczą w marszach, w modlitwach, w zgromadzeniach, to oni tak naprawdę nie oglądają telewizji. Dlaczego nie oglądają? Bo są gdzie indziej. I są tam dzień po dniu i dzień po dniu. 1 maja, że premię zabiorą. Poza tym każdy z nas, pan redaktor pewnie nie dostał takiego SMS-a, ale podejrzewam, że wszyscy państwo, którzy mają telefony komórkowe, spontaniczna akcja. Wyślij do, i ludzie do siebie wysyłali. Nagle się pojawia milion. No dobrze, to przecież to nie jest presja policyjna. To jest presja pewnego nastroju, w którego wytwarzaniu uczestniczą media. Ale czy stało się coś złego przez to?
Nie, ale, nie, no, ale stało się coś powierzchownego. Wiecie panowie, oczywiście złego, dobrego. Nie, to nie, nie, ale ocena powierzchowności jest tak samo uznaniowa. Ja dobrze usłyszałem powierzchownego. Tak. No nie, ja uważam, że to były najgłębsze przeżycia. No dobrze, ale ja uważam inaczej. Jasne. Niech pani pozwoli powiedzieć, bardzo dlaczego proszę. Tak uważam. Bo jeżeli stała się ta rzecz, która się stała, zmiana na tronie papieskim i odejście papieża Polaka, co dla Polaków jest ważne, bo to inaczej sytuuje może nasz kraj na mapie Europy czy świata, to jest to powód, żeby o tym na serio porozmawiać. Natomiast ja nie znalazłem na serio rozmowy w mediach, znalazłem pewien nastrój emocjonalny, pewną egzaltację, jak to nazwałem. Natomiast zabrakło mi wielu tematów, które w związku chociażby z tymi zdarzeniami warto było poruszyć. A nie sądzi pan, przepraszam, że to jest tak, że jak umiera bliska osoba, a miliony, dziesiątki milionów Polaków miały głębokie poczucie, że umiera bliska osoba, to się najpierw płacze, a potem analizuje? Tak, ale lepiej jak się w sposób poważny analizuje jednak. Ja to wolę. Wolę, po prostu wolę. Nie zastanowiliśmy się nad wieloma aspektami. Pan zresztą, przepraszam bardzo, pan właśnie pisząc o tych aspektach wspomniał o tym, że zobaczymy, jaka będzie reakcja na nowego papieża. Czy nie ma pan wrażenia, że jest dokładnie taka, jak można było przewidywać po tych 2-3 tygodniach? Pełna godności, skupienia, sympatii, racjonalna, absolutnie racjonalna pan, i spokojna. To się na razie dzieje z rozpędu, to znaczy przedstawia się nowego papieża jako kontynuatora, ucznia, czy też prawą rękę Jana Pawła II, w ten sposób buduje się jak gdyby jego osobę. Zobaczymy, co ten papież zrobi. Znowuż wyprzedzamy jakieś zdarzenia. Mało tego, stajemy wobec pewnej nowej sytuacji, jak rozumiem, doktrynalnej w Kościele. A to już nie zajmujmy się, przepraszam, przeszłością. Za chwilę jeszcze wrócimy do tematu, co z tą Polską. Wracamy za kilka chwil. Co z tą Polską wracamy i tak naprawdę mamy już tylko czas na puentę. Ja myślę, że rozmawialiśmy dzisiaj o papieżu, rozmawialiśmy o reakcjach przede wszystkim na to, co się stało 2 października, ale myślę, że gdzieś cały czas rozmawialiśmy o 2 kwietnia, przepraszam, ale rozmawialiśmy cały czas o jednak wolności słowa też. I myślę sobie, że to jest czasem bolesny dar, jak trzeba wsłuchiwać się w argumenty, z którymi się człowiek nie zgadza, a jednak jest to wspaniały dar, banał, ale jak wypowiadam to coś, co jest istotne, chociaż może brzmi jak banał, to myślę sobie o tych słowach wypowiedzianych przez, będę się upierał, największego z Polaków w historii, który w 99 roku w czerwcu w Sejmie już po swoim wystąpieniu powiedział tak po prostu, ale nam się wydarzyło. Dziękuję Państwu, do zobaczenia za tydzień w czwartek. Dobranoc.